Kochani, dziś będzie o pomysłach na prezenty od Semilac, tak jak widzicie tutaj po tytule. Pokażę Wam takie moje typy, co możecie kupić pod choinkę. Jeszcze jest troszeczkę czasu, także wierzę, że zdążycie. Jeżeli nie chcecie zamawiać online, zawsze możecie iść w Warszawie do Akademii Semilac Rafał Maślak i tam kupić takie zestawy na miejscu. Jedyna rzecz, którą możecie dostać tylko online, są zestawy influencerek, czyli mój maksineczki i honoraty. Te trzy zestawy dostaniecie tylko i wyłącznie online, ale o tym Wam robiłam już osobny film i uważam, że to jest świetny pomysł na prezent. Oczywiście, jeżeli komuś się te kolory podobają, jeżeli myślicie, że obdarowywana osoba będzie zainteresowana lub jeżeli chcecie kupić sobie prezent dla siebie, to już osobny film Wam o tym mówiłam. Wrzucę Wam tutaj informacje, jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć dokładnie o mojej kolekcji, o każdym z kolorów. Bardzo Wam się podobało. No i jeżeli nie wzięliście jeszcze udziału w rozdaniu, to serdecznie Was zapraszam, bo można wygrać jeden z trzech zestawów mojego autorstwa. Kochani, co poza tym Semilac przygotował dla Was na święta, co można dać komuś na prezent? Bardzo fajne zestawy, pakowane też w takie pudełko i możecie je dostać też właśnie stacjonarnie w Akademii, ale przede wszystkim są online, zapakowane znowu w takie magnetyczne pudełko, tylko w porównaniu do tego jest troszeczkę mniejsze. I tutaj w zestawie znajdziecie tak pięknie zapakowane trzy lakiery, jeden tradycyjny i dwa hybrydowe oraz długopis. Taki zestaw kosztuje 95 zł, jest to zestaw specjalny i zawiera przepiękne kolory. Możecie wybierać spośród trzech, jeżeli chodzi o kolory klasyczne. Wrzucam Wam wszystkie linki oczywiście na dole. Zawsze na środku jest jeden lakier klasyczny i dwa brokatowe. Już Wam pokazuję te brokatowe, bo to jest właśnie nowość w Semilacu. To jest kolor 160 I'm Not Sure i Something's Nice 161. I wczoraj razem z moimi przyjaciółkami robiłyśmy sobie razem paznokcie. Miałyśmy taki paznokciowy dzień. Możecie to zobaczyć na łobuzach na vlogu. Podlinkuję Wam też na dole tego vloga, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć. I właśnie na paznokciach mojej Madzi zrobiłam przepiękny manikir, przynajmniej mi się bardzo, bardzo podoba, z użyciem czerwieni Deep Red i brokatu I'm Not Sure. Jeżeli jesteście fankami brokatu, jeżeli chcecie zrobić coś sylwestrowego lub właśnie na święta, tak jak Madzia, wykorzystać takie zdobienie, to jest to nic prostszego niż właśnie wziąć sobie jakiś bazowy kolor. Jeżeli weźmiecie ciemną bazę, to będzie to wyglądać bardzo, bardzo ciekawie, naprawdę jak taka kula dyskotekowa. Jeżeli weźmiecie sobie jasną bazę, będzie to wyglądać bardziej subtelnie. I możliwości zdobienia jest tutaj dużo. Ja widziałam też zdobienia właśnie z użyciem mojego koloru z kolekcji, czyli Crispy Cookie i właśnie tych brokatów. I to jest bardzo nietypowy kolor, ponieważ ten lakier zawiera drobinki zarówno, no naprawdę, jak pierwszy raz zobaczyłam, mówię, wow, co tu się dzieje, tego jest za dużo, ale tu są drobiny zarówno złote, czerwone, zielone, fioletowe i takie malutkie srebrne. To jest po prostu pomieszanie z poplątaniem, ale jak nałożycie na właśnie jakiś inny kolor, wygląda bardzo ciekawie i bardzo, bardzo tak na bogato świątecznie. Drugi natomiast jest troszeczkę bardziej zimny, ja go nałożyłam właśnie, poprawiałam sobie ten moje zdobienie, wtarłam sobie wzorek, który miałam na serdecznym palcu. I słuchajcie, nałożyłam właśnie tutaj tylko przy nasadzie Something Nice i ten kolor właśnie jest bardziej fioletowo, taki niebieski, już nie ma zielonych drobinek i też przepięknie się prezentuje i ma też takie fioletowe jakby paseczki. Nie ma już samych brokatowych kuleczek, tylko też paseczki. Wiem, że to ciężko opisać, ale naprawdę oba robią niesamowite wrażenie. Zapomniałam Wam wspomnieć, że do każdego zamówienia dołączają też taką bombeczkę. I w bombeczce, zdradzę Wam co jest, jest lakier tradycyjny oraz coś słodkiego. Także to już mamy i teraz przechodzimy do zestawów startowych. Pokażę Wam zestawy startowe, których jeszcze nie miałam, których jeszcze nie używam, ponieważ jak wiecie, ja używam Semilaca już długi, długi czas i tak naprawdę od tego czasu pojawiły się nowe lampy i to Wam właśnie chciałam pokazać. Powiem Wam, ile kosztują i co jest w tych zestawach, jeżeli chcielibyście komuś kupić te zestawy na prezent. I na stronie znajdziecie wiele, wiele zestawów z lampą i zwracajcie uwagę na to, jaka lampa znajduje się w zestawie, bo najtańsza lampa, najtańszy zestaw kosztuje 148 zł i w zależności od tego, jaka jest później lampa w zestawie, co się w zestawie znajduje, zestawy są coraz droższe. Możecie też oczywiście kupić same lampy, ale uważam, że jeżeli chcecie komuś zrobić prezent pod choinkę, jeżeli ktoś chce robić hybrydy, jeżeli Wasza przyjaciółka chce robić lub nie mama, to warto właśnie zainwestować w cały zestaw. I pokażę Wam dziś właśnie dwa zestawy. Pierwszy z tych zestawów nazywa się Semilac Flexible LED 24x48. Ten konkretny zestaw kosztuje 338 zł i tak jak Wam mówiłam, cena jest zależna raczej od tego, jaka lampa znajduje się w środku, czy jest to lampa większa, mniejsza, czy mocniejsza. Jest tutaj wiele, wiele czynników. Już Wam pokazuję. Główną rolę oczywiście gra tutaj lampa. I tej lampy, powiem Wam szczerze, jeszcze nie miałam, ale widziałam ją już na zdjęciach. Zresztą pytałyście mnie, czy właśnie testowałam te nowe lampy. Także teraz Wam mogę pokazać.
Nie jest to lampa bardzo duża, jest chyba o połowę mniejsza od mojej. I pytaliście mnie, która lampa jest lepsza, czy mniejsza, czy większa, z jaką mocą. I też odpowiadam Wam na to pytanie. W zależności od tego, jak często robicie hybrydy, czy wyjeżdżacie, czy robicie to tylko w domu stacjonarnym, wtedy można sobie postawić większą, jak wyjeżdżacie, to raczej mniejsza. I ta lampa jest takiej wielkości, także naprawdę jest chyba o połowę mniejsza niż ta moja jest taka duża. Mam tu timer, ustawienie 5 sekund, 30 sekund i 60 sekund. I jest to lampa LED-owa. Jeżeli chodzi o mnie, ja preferuję lampy LED-owe, ponieważ czas utwardzania lakierów jest o wiele krótszy niż lampy UV, także od dawna używam już lamp LED-owych. Mała, zgrabna, leciutka, w ogóle nie jest ciężka, bardzo, bardzo poręczna, myślę, że będzie się przyjemnie robiło w niej paznokcie. I dalej, co znajduje się w zestawie, wszystko Wam to pokażę. Mamy dwa płyny, aceton oraz nail cleaner i tutaj mamy je w pojemności. I oba są w pojemności 50 ml. Dalej mamy dwie rzeczy, bez których nie zrobicie sobie hybryd, czyli baza i top. I to są oba w wersji klasycznej i w pojemności 7 ml. I nowość, słuchajcie, dla mnie nowość, bo kiedy ja miałam mój pierwszy zestaw startowy, tego jeszcze nie było. To są mini lakiery. I to mi się właśnie strasznie spodobało i chciałam Wam to pokazać. Mini lakiery Semilac, 3 ml, mięta, czyli mint, banana, też klasyczny kolor, 23, biscuit, mój pierwszy lakier Semilac, 0,32, Sleeping Beauty, też uwielbiam, 130 i Dancer from Rio, 115, czyli taka ciemniejsza zieleń. 5 kolorów mini, także tutaj macie to, co jest niezbędne do zrobienia swoich pierwszych paznokci hybrydowych. Znajdziecie też pilniki. One też są oczywiście niezbędne do wykonania paznokci. Jeden jest 120x180, drugi 100x180. Macie też striper do ściągania hybryd. Waciki bezpyłowe, to jest mistrzostwo, nic Wam się nie będzie ciągnąć, nic się Wam nie będzie przyklejać, żadne włoski. I mamy też bloczek polerski. Także to wchodzi w skład tego zestawu. Moim zdaniem świetny, jeżeli chodzi właśnie o tą lampę. No i cieszę się, że macie teraz większy wybór lakierów, ponieważ są w wersji mini, więc więcej można kombinować i robić zdobień. Myślę, że to jest świetna rzecz dla osoby, która chce zacząć robić sobie hybrydy. Kolejny zestaw jest troszeczkę bardziej dostępny cenowo. 148 zł, zestaw nazywa się Semilac Set Effective z lampą LED 9. I tak jak Wam wspominałam na początku, jak mnie pytacie, który jest lepszy, którą lampę wybrać, możecie wybrać małą, możecie wybrać dużą. Na początek uważam, że wystarczy mała lampa, taka jak jest w tym zestawie. Jeżeli to jest Wasz pierwszy raz z hybrydami, nie jesteście przekonane, chcecie się dopiero nauczyć, nie chcecie robić mamie, koleżankom i wszystkim dookoła, tylko sobie, to spokojnie taka lampa Wam wystarczy. No i dodatkowo jest bardzo poręczna, można zabrać za granicę. Ja często jak wyjeżdżam, to właśnie do Holandii zabieram sobie taką małą lampę. Tak wygląda zestaw, jest mniejszy niż tamten. Już Wam pokazuję, co jest w środku. I proszę bardzo, zestaw prezentuje się tak, wszystko macie pięknie ułożone i zaprezentowane. Pierwsza rzecz, najważniejsza, oczywiście lampa. Tak jak mówiłam, bez niej nie możecie sobie zrobić hybryd. Lampa mniejsza, też LED-owa i to jest bardzo, bardzo ważne, że znowu nie jest to lampa, która Wam będzie niesamowicie długo utwardzać. Ja pamiętam, jak kiedyś robiłam paznokcie, jakoś miałam lampę dawno, dawno temu. Siedziałam po prostu i utwardzałam za każdym razem 2 minuty. Cieszę się, że te czasy minęły. I mamy tu taką malutką, zgrabniutką lampę. I możemy ją podłączyć zarówno do prądu, ja widzę też tutaj wtyczkę do komputera. Lampa, która ma jedno ustawienie, jeden timer. I tutaj ma tylko żaróweczki. Bardzo lekka, bardzo poręczna. Wkładamy palce, możemy ją dowolnie przestawiać, możemy jak robimy pedicure, sobie na dół przestawić. Jest bardziej lekka, bardziej poręczna niż te duże lampy. Jeżeli chodzi o ciemne kolory, to pamiętajcie, żeby ciemne kolory utwardzać troszkę dłużej w tych lampach, ponieważ mogą nie tak szybko utwardzić jak lampy duże. Przy lampach dużych jest właśnie ten plus, że nie musicie jakby czekać, nie musicie zastanawiać, czy się lakier na pewno utwardził. Przy lampach mniejszych trzeba na to uważać. Jasne kolory nie ma problemu, ale z ciemnymi, z bardzo ciemnymi kolorami, nawet z czerwonymi należy uważać i troszkę dłużej trzymać. I teraz dalej, co mamy w zestawie? Oczywiście waciki bezpyłowe. Bloczek polerski, znów mamy dwa pilniczki, striper do ściągania i oczywiście nasz zestaw podstawowy, czyli cleaner, aceton, baza top w wersji klasycznej i znowu 5 lakierów. I chyba widzę tutaj troszeczkę inne odcienie.
0,68 Delicate Red, Sleeping Beauty, Dark Green Pearl, Biscuit i Mint, czyli tutaj nie ma banany, tylko jest za to czerwony. Ja pamiętam, jak miałam swój pierwszy zestaw Semilac, to w zestawie był lakier czerwony. Wy teraz macie troszeczkę większy wybór. Kochani, oczywiście to nie są wszystkie zestawy, które znajdziecie na stronie. Możecie też zrobić miks swoich ulubionych kolorów, podarować przyjaciółce 2, 3, 4, 5 kolorów, ile chcecie i zrobić własne miksy i zapakować to pięknie, ale można też skorzystać z gotowych propozycji. Ja Wam polecam zwrócić uwagę szczególnie na te piękne brokaty. Naprawdę robią wrażenie, myślę, że i na Sylwestra, i na święta. Możecie nimi zrobić przepiękne zdobienia. Widziałam na przykład zdobienia, które wyglądały jak pompki na paznokciach. No coś pięknego. Można nakładać na całość. Ja na początku jakoś tak miałam podejście, że trzeba nałożyć je na całość. Przecież możemy nałożyć troszkę, możemy nałożyć na ciemny lakier, na jasny, jak wolicie. Także zwróćcie na to uwagę. No i koniecznie na zestawy startowe. Myślę, że to jest taki gorący okres w roku, kiedy każda paznokciomaniaczka marzy o tym, żeby dostać, jeżeli jeszcze nie ma, dostać zestaw startowy do robienia hybryd. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że podobało Wam się to, że pokazałam Wam tutaj troszkę, co można wybrać, jakie są różnice między tymi zestawami. No i zostawcie kciuki do góry, no i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, pa.